Jak wam się podoba? Jakiś dzień dobry, nie? A, tak. Dzień dobry, dzień dobry. Patrycja Poturalska. Krzysztof Suszek. Jesteśmy dzisiaj tutaj, żeby odpowiedzieć na wasze pytania. I zaczynamy. Tak. Jaki odcinek SWK z waszym udziałem najmilej wspominacie, Krzysiu? Kurczę, nie wiem, czy ja tak operuję... Pamięcią. Pamięcią w miarę operuję jeszcze, ale numeracją, ale chyba 300 i 303 były takie dla mnie... To wtedy jak się całowałeś? Nie, to jest wyjątkowe, było pełno emocji faktycznie, ale te odcinki, tam było takie długie ujęcie, mieliśmy razem takie długie ujęcie i odbijaliśmy zakładniczkę, pamiętasz? Nie. To był dla mnie fajny odcinek, odbijaliśmy zakładniczkę. Nie pamiętam tego. Długie jedno ujęcie. Bardzo fajne. To chyba nie ze mną odbijałeś tę zakładniczkę. Ja odbijałem, ale ty tam byłeś. A wtedy w lesie. Tak, miło też wspominam, bo wtedy było ciepło wyjątkowo. A póki co, jak tutaj jestem, to za każdym razem jest zimno, więc tak, miło wspominam też ten odcinek. Tak, dzisiaj też jest dosyć chłodno. No i ogólnie chyba wspominam bardzo miło nie pierwszy odcinek, bo wtedy, w którym zagrałam, bo wtedy byłam zestresowana jeszcze, ale kolejny, nie pamiętam numeru, Magda Margulewicz wtedy taką otoczyła mnie wielką opieką i troską i to było takie przeurocze i bardzo miło to wspominam do dzisiaj. Czy ciężko gra się policjantkę policjanta? I tak i nie. Na pewno tak, bo mierzymy się z różnymi rzeczami, z którymi byśmy się nie mierzyli. Też takimi technicznymi. Tak. Typu glebę, położenie na glebę, jakieś kajdankowanie, strzelanie. No to są rzeczy, których musimy się nauczyć i jakby, żeby nie było przypału. Tak, ale to są z drugiej strony wyzwania i też tak. Fajnie to robić. To jest super. Ekscytujące. Tak, tak, tak. To jest bardzo fajne. Więc nie jest ciężko, jest ekscytujące, jest interesujące. Czy w niektórych sytuacjach ciężko jest powstrzymać śmiech? Tak. No, niby tak, aczkolwiek ja nie jestem czajnikiem, ja się rzadko gotuję. Ja też do tej pory myślałem, że się rzadko gotuję, ale są sytuacje, gdzie jednak jak tam pojawi się jakiś dowcip, którego nie było w planach, to się zdarza, tak, no. No tak, tak, tak. Co było dla was najtrudniejsze do zagrania na planie SWK? No to definitywnie sceny pocałunku. U ciebie? Mhm. Moją najtrudniejszą sceną była scena, kiedy to był odcinek, w którym ukradli mi rower i kiedy ten rower się pojawia pod komendą i Monika, nasza reżyserka, bardzo chciała wykrzesać ze mnie jak najwięcej radości, że to jest po prostu no, mój ukochany rower Anki i miałam się bardzo, bardzo cieszyć z tego powodu, że on został odzyskany i to musiało być naturalne i w sumie mieliśmy kilka dubli i cały czas mnie tak męczyła i myślałam, że już nie dam rady, ale udało się i tak, tak myślę, że efekt był fajny, więc tak, to było najtrudniejsze, ale było warto. Jak wyglądała droga do tego, by znaleźć się na planie? Castingi. Tak. Nie wiem, jak było w twoim przypadku, w moim było kilka dobrych etapów tych castingów. To była chyba najdłuższa droga castingowa faktycznie w moim życiu, ze 4 etapy czy coś takiego. Nie, ja miałam 2 etapy. Przy czym na drugi, bo ogólnie mieszkam na co dzień w Warszawie i na drugi etap, czyli tak zwany recall, zaspałam na pociąg i spóźniłam się 5 albo 4 godziny. A, to tak, to byłam ja. Nie tak, jak przyjechałam, to już nikogo nie było, tylko operator i reżyser. I reżyser mi podrzucał teksty, no ale się udało. Gdybyście mogli wybrać, kim byście chcieli być w serialu, to kto byłby kim? W sensie, że jakaś inna postać? Mhm. Nie, ja chcę być Anką. Ja też chcę być Anką. Czy w prawdziwym życiu jesteście podobni do Janka i Ani? Zupełnie. Ja, tak podobny zupełnie, czy zupełnie nie? Zupełnie i wyglądam zupełnie inaczej. W ogóle mam bujną fryzurę. Tak, i to tyle. Co w waszej pracy uważacie za najtrudniejsze? Dla mnie najtrudniejsze chyba w mojej pracy, w naszej pracy, jest jakby to, że codziennie jestem poddawana jakiejś ocenie, krytyce, na castingach, przesłuchaniach, jakby
Tak, że jest gdzieś, że jestem wystawiana na te oceny. To jest chyba najtrudniejsze, ale uczę się jakby radzić sobie z tym, z hejtem, z jakimiś nieprzyjemnymi komentarzami, z jakimś takim negatywnym odbiorem. Coraz lepiej sobie z tym daję radę. Ja myślę, że jest też wiele rodzajów stresu. Mhm. Brak stabilizacji. Tak. I najlepsze pytanie na deser. Czy Janka i Anek, czy Janek i Janka będą razem? Tak, właśnie są razem, siedzą na ławce i na tym poprzestańmy, zwłaszcza po tej pomyłce w... Janka i Janek chyba nie będą razem. Zobaczymy, no nie wiemy, zobaczymy, co tam scenarzyści wymyślą dla nas. Kto wie, może kiedyś. Ja już powiedziałam kiedyś, kto się czubi. Ja mam jeszcze jedno pytanie, na które chciałbym odpowiedzieć. To fascynujące pytanie, czyli do jakiego fryzjera chodzę? Są dwie odpowiedzi na to pytanie. Pierwsza z nich to do fryzjera nadgorliwego, ewentualnie do Filipa Golarza z Akademii Pana Kleksa. To było ostatnie pytanie. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę. Tak, jest nam bardzo miło, że spotkało się to z takim zainteresowaniem, że te pytania się w ogóle pojawiły, bo był taki wewnętrzny lęk, że może nikt nie będzie chciał zadać tego pytania. Więc tak, dziękujemy i bardzo Was serdecznie pozdrawiamy. To Wy nas tworzycie. Pa!